Państwa, no co tu dużo gadać. W sprawie wiz to dzisiaj Płaski i Kościuszko by musieli wypełniać kwestionariusz wizowy, gdyby chcieli do Stanów Zjednoczonych przyjechać. A ja, jako czwarty prezydent Polski, po Lechu Wałęsie, od niego zaczynając, po Lecha Kaczyńskiego, czwarty polski prezydent wypełnia ankietę, żeby dostać wizę do Stanów Zjednoczonych, który jest pytany o tym, czy nie uprawia prostytucji, czy nie ma na sumieniu zbrodni ludobójstwa i czy nie jest terrorystą. Ja się nie obrażam. Prostytucji nie uprawiam. Ludobójstwa też nie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak musiałem wypełnić kwestionariusz, czy nie jestem terrorystą, to ręka mi zadrżała. Bo ja nie chciałbym skłamać Stanom Zjednoczonym, a mam pewną wątpliwość. W czasach komunistycznych ja byłem terrorystą. Tak przynajmniej opiewały niektóre zarzuty formułowane przez prokuratora komunistycznego. No więc nie wiem, mam pisać prawdę czy nieprawdę w tych kwestionariuszach.